Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Polak 2013, a ze mną jest dzisiaj GameMaker i Kamil. Tak, i Kamil jest standardowo głuchoniemy. A ja nie, hehe. A ty nie. I dzisiaj co będziemy robić? Jak już po tytule odcinka widzicie pewnie, dzisiaj sobie zbudujemy małą przepalarkę surowców, gdyż no troszeczkę ich nazbieraliśmy, a nie chcemy się bawić, że tak powiem, jakby to nazwać. Takie przepalarki stricte manualne. Tu chcemy od razu, wiecie, bawić się, podwajać, więc spoko. Teraz tak, pulverizer będziemy chcieli zrobić. Ciekawe jestem, czy w ogóle uda nam się w pełni zrobić to, co chcemy, ale to się okaże za chwilę. No masz ten blok, to tam... Nie, powinniśmy być w stanie to zrobić. Dobra, teraz tak. I tak potrzebujemy postawić sobie zwykły piecyk, a nawet mamy tutaj dwa piecyki. Spoko. Tylko teraz tak, ja bym się opróżnił troszkę z surowców. Które żeśmy pozbierali, bo tak, przed odcinkiem jeszcze byliśmy w kopalni. Żeby jakieś tam minimalne surowce pozbierać. Powiedz mi, ty redstone nie włożyłeś, a złoto? Dobra, jest coś złota może? Kamień. Aha, trzy sztuki. Powiem ci, że poszalałeś. Dobra. Teraz tak, wrzucimy sobie do przepalenia. 24 nawet. Dobra, w każdym razie wrzucimy sobie tam powiedzmy 16 kopru do przepalenia. Kopru 16, trochę tinu również się przydało. Ja mam tin. Tyle tinu mam, że też również 16 tylko. A no drugiego piecyka. Teraz powiem wam tak. Przepalę troszeczkę sztabeczek, żebyśmy mieli na nasze zabawy dzisiejsze. I wrócę do was dosłownie za momencie, kiedy będziemy to wszystko stawić. Okej, powiem wam. Przepaliłem już trochę żelaza. Więc moja propozycja jest taka, zróbmy sobie maszynki. Czy Kamil sobie poszedł? I? Jest ze dwóch. Aha, okej. Okay. No to spoko. Teraz tak. Czy mamy flinta? Flint to będzie chyba największy mój problem teraz. Ale ja jestem amazing, kurde. Nie, no. W łeb ci szczerze. Znaczy co? Nie, no dobra. Teraz tak, teraz zróbmy sobie naszą maszynkę. Szkło mam, bo zajmowałem. Standardowo. Ale to, dobra. Teraz tak, dwa maszyn bloki będziemy potrzebować, czyli dwie zębatki. Tak, dobrze myślicie. Będzie łopatologia, jak to się mówi na początku. Ale tu standard, wszędzie to zobaczycie. Ja wiem, no ale no. Jakbym tej łopatologii nie robił, no to nie byłbym chyba sobą. Redstone muszę sobie zabrać. Powiedzmy tyle. To złoto. Ono mi chyba wystarczy. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo... Tam zostało mi to jeszcze troszeczkę złota, ale wolałbym je wykorzystać na... Znaczy wykorzystać, wolałbym je przepalić w pulverizerze, znaczy przepalić. Przetworzyć najpierw w pulverizerze, żeby pozyskać go nieco więcej jednak. No nie oszukujmy się, ale... Przetwarzanie złota prosto w
wiecu, gdzie no nie mamy go zbyt wiele, bo 24 sztuki nie jest opłacalne. Nichu. Niciorta to się nie opłaca. O, nawet mam film. Spoko. Teraz tak. Ciach, ciach, ciach. Pach, pach, pach i mamy pulverizer. Ok, pulverizer już mamy. No to połowę planu mojego właśnie zrealizowałem. Dobra. Teraz tak. Koło. Po co wychodzę w węgiel? Klikam prawe myszki. Już wam to tłumaczę. Mamy kilka możliwości, kilku możliwości, jeżeli chodzi o zasilanie. Możemy Steam Dynamo wykorzystać i wtedy będziemy mieli Cold Gear. Aha, ok. 24 tysiące RF z jednego węgla. I tak patrzę, czy jest jeszcze jakaś. Jest ten Petri generator burn, coś tam. On produkuje 80 RF per tick. Pytanie, ile to jest? Moment, ja to szybko policzę. Na kalkulatorze oczywiście. 80 razy 1600. Dobrze ja mówię? 80 per tick. To jest 128 tysięcy RF. Bo to już się lepiej zapowiada niż tamten. A podkreślę, że chciałbym w tym momencie pełen potencjał wykorzystać. To jest tylko 28 tysięcy. Ej, to survival generator wychodzi gorzej jak tam ten Petri Fuel? Serio? Ej, no bez jaj. To jest ten lepszy. A ja go nie wykonam jeszcze. Pierwsze, że nie mam plastiku. Dobra, to jego możemy sobie odpuścić. To powiedzmy, że na razie się na survival generatora poprzemy. Survival. No, one są bardzo proste, bardzo fajne, także myślę, że na samiutki początek zabijemy creepera, bo na mnie wybuchł menda jedna. I zrobimy sobie właśnie ile? 2, 3. Biorę pod uwagę, że to będzie chodzić całą dobę, więc energia może nawet nie być jakaś spora per tick. Gdyż i tak będziemy całą dobę to generować. Powiedzmy, że zrobimy 2 takie generatory. Tak na start. A później będziemy najwyżej kombinować. Powiem wam szczerze. Bo i tak będę chciał iść prawdopodobnie w energię biomasy i z biopaliwa, ale na to niestety potrzebuję więcej czasu. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Potrzebuję kable. Kable. Uniwersalnych kabli nie zrobię, no bo potrzebuję do nich stali, a stali jeszcze nie wykonam sobie, więc poszlibyśmy w Leadstone. Leadstone Flux, tak. No nie będą jakieś drogie. Tyle, że lead potrzebuję mieć już przepalony. Lidu przepalonego nie mamy. Ale możemy mieć zaraz. Zrzućmy ósemeczkę do przepalenia. Tutaj powiedzmy. Niech ona się przepali. I cyk, przenosiny w czasie. Że tak powiem. I ile mamy troszkę lidu. Teraz tak, zróbmy sobie powiedzmy 3 zestawy kabli.
tak na sam start. Bo nie wiem, ile tego będę potrzebował tak koniec końców. No bo oczywiście będę chciał to w miarę, tak powiedzmy, rozplanować, żeby to działało później automatycznie w pełni. Tylko oczywiście problem jest taki, że na przykład jak wrzucę sobie... No właśnie, co wrzucę? Wrzucę złoto, to ono będzie miało jeszcze dodatkowe rzeczy. Ale dobra, powiedzmy, że w tym miejscu postawimy sekcję zasilania jak na razie. Jak na razie. Kabel ile ma przepustowości? Aż 1000? Coś się pozmieniało? Ten Infinity to wiem, ale... Ha, się pozmieniało. Ten kiedyś miał tylko 200 chyba. A nawet wcześniej to miał 80 na początku. No dobra. Może być i 1000, no. Kurde. Dobra, i powiedzmy, że sama przepalarka... A, no i tu mam dylemat. Nie, ale dobra. Pulverizer powiedzmy, że będzie stał sobie tu. I na razie wszystkie wyjścia będzie miał wyłączone. Nie, tu musi być przejście i tutaj. Postawimy sobie skrzyneczki zaraz dwie. Propos skrzyneczek, Gim, masz może sekundę, żeby mi te skrzynki zrobić? Zaraz będę robił. No spoko. Spoko. I podłączymy sobie to w ten sposób. Ok, teraz powiem tak szczerze, najpierw wrzucę złoto, bo złoto mi się przyda. A mam go naprawdę malutko. I węgiel jakiś byśmy potrzebowali. Powiedzmy tyle weźmiemy i rozdzielimy to na dwie maszynki. I teraz dlaczego survival, a nie na przykład furny generator? Ktoś pewnie zapyta. Otóż survival generatory będą palić naprawdę to długo, powoli, ja wiem, bo będą 5 refu dawać, ale będą palić to długo i dadzą nam łącznie 80 tysięcy z jednego węgla. Co jest wbrew pozorom ważne, dlatego że później, chodzi teraz o oszczędności, bo my nie wydobywamy teraz zbyt dużych ilości surowców. Tak nie kłamiąc, nie? Wydobywamy tych surowców dość malutko, więc automatycznie trzeba by podkreślić to, że chcielibyśmy też mało surowca poświęcać na przetwarzanie tego, a dużo pozyskiwać energii z niego. Po prostu chcemy pozyskać jak największą wydajność energii. Jak to nazwać? Jak największą wydajność kaloryczną surowca. Najmniejszym zużycie. Nie no, jak największą wydajność kaloryczną. No na przykład jak palisz drewnem w domu, nie? Tak w rzeczywistości już biorąc pod uwagę. I palisz drewnem, to drewno jest mniej kaloryczne niż węgiel na przykład, nie? No tak. I się szybciej spala. Ha. No właśnie. Dlatego my chcemy uzyskać jak największą kaloryczność, nazwijmy to, i wydajność, więc wolimy spalać powolutku, ale uzyskać jak najwięcej tej energii. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi na YouTubie. Jeżeli rozumiecie, to się cieszę, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to zostawcie również łapkę w górę i napiszcie komentarz, że nie wiecie, o co chodzi, to spróbuję to wytłumaczyć w kolejnym odcinku, jeżeli będę potrafił. Tak. O, widzę, że już zabudowujesz. Ja ci tu przeszkodziłem. Ale spokojnie, te kable tak potem nie będą. Ja je potem poprzenoszę, tylko to jest tak na razie postawione, nie? Dopóki... Mam nadzieję. Dopóki, że tak powiem, nie zmienię systemu zasilającego tego. Tak myślę, że no, do końca tygodnia. Jakbyśmy codziennie wypuszczali odcinek, to do końca tygodnia, a tak to, no to
No ze 4 odcinki tak będzie to postawione. Dopóki nie pójdziemy w etanol, tak jak ci mówię. Mniejsza z tym. W każdym razie, mamy już pulverizer, no to już mamy połowę sukcesu. Teraz jeszcze piecek jakiś się przydał, prawda? Nie power, furnace, tylko redstone, furnace się nazywa. No właśnie. Dobra, więcej copper gearów, więcej tego i bricks. Pytanie, czy mamy jakiś klej. Chociaż śladowe ilości tego kleju. Sobie tam 8 sztuk bym potrzebował. A cegieł to my na pewno nie mamy. O, jest klej. Dobra, to się przepol. Przepalaj się. Dziękuję. Okej, okay, mamy już nasze bryki. I teraz tak, drugą partię zębatek muszę stworzyć. Że ja o tym nie pomyślałem wcześniej, no dobra. W każdym razie, no to te dwa bloki bryków. A i jeszcze jeden ten taki redstone, coś tam, kurczę, jakiś, no ten patyk ze złotem, no. Wiecie, o co chodzi. I zębatki, i nasz redstone idzie tutaj jeszcze, i machine frame, i mamy redstone piórny. Oczywiście na razie wersję basicową będziemy mieć, tych lepszych raczej na razie nie zrobimy. Ale to spokojnie, z czasem się ich też dorobimy i będziemy mieli spoko opcję. Tutaj będzie wyjście. I tu postawimy również skrzynkę. I to sobie, prawda, podłączymy kabelkiem. I w tym momencie już mamy na chillku zasilanie zrobione. I tak, ten piecyk straci trochę na swojej wydajności, ale kwestia jest, żeby może nie tyle one działały jakoś super szybko, na przykład żeby ten miał o pełne 20, czy ten pełne 20, prawda? Bo kwestia jest teraz tego, żeby one działały w miarę, żeby one po prostu działały. Jak to trzeba nazwać? Prawda? Wiecie, o co chodzi? Teraz wiecie, trzeba pozbierać rudy ze skrzynek. Także jeżeli gim masz, nie no dobra, gima to nie będziemy angażować, bo tak jest zajęty już chłopak. ZW, teraz nagle, nie, bo powiedziałem gim. Nie no dobra. Tak serio to powrócajmy tam wszystkie rudy, jakie mamy. Takie wiecie, które możemy rzeczywiście przepalić. Żeby one nam się przetworzyły. Ta, no bo nie ukrywam, ale na kolejnym odcinku chciałbym już tych rud mieć troszeczkę więcej pozyskanych. Akurat nikielu nie ruszajcie i nie wrzucajcie, nie? Opoki. Powiem, że Kamil tam już jest też z tyłu. Jak znajdziecie nikiel z Termala, to jego nie przepalajcie. Ok? Bo on się przyda. Bo ja zrobię tak, że będę z niego prosto robił platynę. A platyna jest dość istotna. Co nie? Wiecie, o co chodzi? Dobra, nasze złotko się przepala. Także powiem tak, bardzo podstawowy system. Zajął mi kurczę aż 20 minut. Także strasznie dużo po prostu. Nie? Po prostu jestem w szoku, ile to zajęło. W każdym razie. Na tym systemie będziemy bazować jak na razie. A w przyszłości będę go chciał oczywiście zmienić. Troszeczkę ulepszyć. Ale tak jak powiedziałem, na razie potrzebujemy bardzo podstawowej przepalarki surowców, która będzie zarazem wydajna, jak i port będzie te surowce przepalać, to nie oszukujmy się, ale w tym momencie tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wydajność względem surowców energetycznych, których nie mamy zbyt wiele. A, właśnie, zrobimy jeszcze coś takiego, że sobie załadujemy ten chunk, o którym jesteśmy.
Ej, i to wyjdzie akurat jeden chunk z tego, co widzę. O, dobra. Tylko będę musiał chłopaków dodać do teamu, ale to już inna kwestia. W każdym razie, dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do nowych, polecie znajomym. Łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!